Sytuacja z bakteriami na chechle pojawia się od czasu do czasu w okresie wakacyjnym, szczególnie w momencie, kiedy słoneczko przygrzeje przez pewien czas, a później nagle obniża się temperatura. Obserwujemy chechło od paru lat i z naszych obserwacji wynika, że należałoby oprócz tego, że jakieś tam frakcje roślinne gnieją na dnie chechła, to jednak moim zdaniem również ma na to wpływ kanalizacja i otoczenie chechła jako zbiornika wodnego.